kochani, witam się z wami po bardzo długim czasie. No i witam się z wami z LA, jak pewnie widzicie po tytule. Jestem w Los Angeles w Kalifornii. Właśnie dotarłyśmy do hotelu. No jest mój pierwszy raz tutaj. Emocje po prostu, nie wiem, nie umiem tego opisać, ale jak na razie mi się mega podoba. Długo nic tutaj nie nagrywałam, więc mam nadzieję, że sprawę nie wyszłam. Już pokazuję wam, jak się zaczęła moja tutaj przygoda z Newarku, z New Jersey, właśnie tutaj. Łącznie leciałam 6,5 godziny, tak więc jestem trochę wymordowana. Właśnie nas przyjęli wcześniej do hotelu. Duży plus, zostajemy w lokalizacji. Słuchajcie tego, lokalizacja Beverly Hills Marriott. No nic lepszego sobie nie mogłam wymarzyć. Jestem tutaj z Wiką. Wikę znacie z vlogów. Tak więc łapka w górę, subik i lecimy. Prezentuję hotel, bardzo ładnie jest i tak ekskluzywnie powiedziałabym. Tutaj mamy darmową kawę ze Starbucksa i nasza Wika. Wika się wita we vlogu. Witam. Tutaj proszę, kawusia. Czasem zrobić ci kawę. O, dziękuję bardzo. Kuleczkiem. Tak, poproszę. I no patrzcie, jak tutaj jest mega. Naprawdę, tam jeszcze są darmowe snaki, zaraz wam pokażę. Tutaj stoi nasza waliza. Zapakowałyśmy się w taką jedną. I w ogóle mam na sobie taki outfitik z Victoria's Secret. On jest bardzo wygodny, jeżeli chodzi o podróż. To jest taki welurkowy materiał. Mogę wyglądać trochę na zmęczoną, ale taka właśnie jestem. Ale zaraz się tutaj ogarnę, napiję się kawusi. Przeżyjecie ze mną właśnie tutaj tą podróż do LA. Szybki room tour. Tak więc dostaliśmy pokój dla osób z niepełnosprawnościami, bo tylko taki był. Ale na tutaj szybko, mamy... Dokładnie, to jest na szybko wszystko. Tutaj mamy wielkie łoże małżeńskie i zobaczcie na ten widok. Nie mówię o Wice. To też. Zobaczcie na to, jak cudownie się to prezentuje. Tutaj jest podjazd do hotelu. Tak jak mówię, Beverly Hills, Marriott. Mega. Polecanko. TV. Jakieś dwa obrazki z samochodami. Są też wieszaki. Ja akurat jestem zwolenniczką wieszaków, bo nie wszystko mi się mnie. A teraz, moi drodzy, jedziemy zobaczyć znak Hollywood. Jesteśmy tutaj tylko na dwa dni, więc nie mamy na tyle czasu, żeby się na niego wspiąć. Po prostu nam się nie chce. Okej. To też. Tak, dokładnie, ale chcemy sobie zrobić parę fotek. No i ogólnie nie mamy jakiejś takiej presji czasowej. Kochani, jak już widzicie, jesteśmy pod znakiem Hollywood. Trochę nam D ucina i resztę, ale jest git. Wiemy wszyscy, o co chodzi. Nagrałam TikToka, którego koniecznie obczajajcie. Dotarliśmy tutaj, 35 minut drogi, dużo zakrętów, ale jesteśmy. To jest taki park, nie ma ludzi, jest niedziela, więc jestem trochę w szoku. I jednak tam nie będziemy się wspinały, ale widoki cudowne. Moi drodzy, widzicie, gdzie ja jestem? Hollywood Boulevard. Tutaj jest jakiś sklep z pamiątkami. I tak tutaj wyglądają bezdomni. Na każdym rogu jest pełno takich ludzi. Jesteśmy już przy gwiazdach. Szukamy ludzi, których znamy. W ogóle wszystko mamy do góry nogami. Tutaj się naprawdę dzieje. Tutaj jest Madame Tussauds. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo tutaj jest jakieś, nie wiem, reklamy. Zobaczcie też na tego robota. On dostarcza jedzenie i on sobie tak jeździ. Tutaj mamy też pyszne owocki. Udało nam się znaleźć Michaela Jacksona. Tam widzieliśmy też myszkę Mickey i będziemy patrzyli dalej, kogo nam się uda tutaj znaleźć.
zobaczcie na tą przepaść, jak tutaj się życie kręci, jest mega busy, dużo ludzi, a zaraz tutaj kolejna ulica jest pustka i większość tutaj okolicy właśnie wygląda tak. My byłyśmy w mega szoku, bo spodziewałyśmy się tej tłumów, a tutaj naprawdę nic się nie dzieje, ani samochodów, ludzi też za dużo nie ma. Zobaczcie, co już mam. Testowanko, pierwszy raz w życiu i zobaczymy. Jesteśmy już po zjedzeniu i niestety... Bardzo się zawiodłyśmy. Bardzo. Uważam, że jest to bardzo nadmuchane. Wypromowane, dokładnie, niepotrzebnie. Frytki to dosłownie odmrożone, jeszcze nie do końca nawet odmrożone. Zimne. Niestety, moi drodzy, ja osobiście nie polecam. Nie wiem, czy to chodzi o tą lokalizację, w której jesteśmy, bo In-N-Out jest tylko w Kalifornii, więc taka ciekawostka, ale no tak jak mówię, nam nie podeszło. I tutaj jeszcze mamy cute kubeczki. Teraz lecimy do hotelu, przebierzemy się, chwilę sobie oddychniemy i lecimy na Venice Beach. Moi kochani, jeszcze tak na szybko powiemy wam, że dowiedziałyśmy się dopiero tutaj na miejscu, co się wydarzyło dzień wcześniej, czyli jest 10 osób zastrzelonych i kolejne 10 jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie tutaj właśnie w Los Angeles. My na razie mamy nadzieję, że jesteśmy tutaj bezpieczni. I w telewizji właśnie cały czas o tym nawijają. Budzę się właśnie do takiego widoku. Cudowny, jest godzina 9 rano. Dnia następnego, wczoraj już nie brałam kamery ze sobą, ale pojechałyśmy na Venice Beach, byliśmy na Santa Monice, na tym takim molu, gdzie była kręcona Hannah Montana. Wszystko będzie zapisane u mnie na Instagramie, więc koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, tutaj wam zostawiam nazwę. I dzisiaj wybieramy się na spacerek tutaj właśnie w okolicy. Mieszkamy w Beverly Hills, więc okolica też jest cudowna. Oczywiście tutaj wszystko będzie udokumentowane, zabieram kamerę ze sobą, tak więc lecimy. Idziemy właśnie tutaj i zobaczcie na te wszystkie domy, na te alejki, jaki tutaj jest spokój. Potem jeszcze w podsumowaniu opowiem wam, co było innego niż oczekiwaliśmy. Ale zobaczcie, te wszystkie domki są takie niskie. Nie ma tutaj zbyt takich wysokich. I tutaj proszę, palemka rośnie sobie. I zobaczcie, tutaj też jest tak wszystko dopracowane, że na każdym miejscu dają wam takie zaznaczenie, gdzie jesteście. Nawet na głupiej studzience, na chodniku. Są o takie grawery, to samo. Klimacik taki, że nawet pomarańcze komuś urosły. Są też inne rośliny niż u nas w Jersey, zobaczcie na to. To jest w ogóle zielono. Specjalnie dla nas ulica zamknięta, więc możemy tutaj stać, robić zdjęcia. Nie zagrażamy życiu ani sobie, ani nikomu innemu, więc bierzemy się już do roboty. Tutaj nieważne z jaką miną się będzie dobrze wyglądało na takim pięknym tle. No i jestem na Venice! Dotarłyśmy wczoraj, tak jak mówię, byłyśmy tutaj wieczorem, naprawdę nic się nie działo, a teraz tutaj tętni życiem, o wiele inaczej wygląda to w ciągu dnia. Tutaj mamy już właśnie to słynne taki skateboard, co sobie tutaj ludzie jeżdżą. I tutaj warto wspomnieć, że Verso z Frizem nagrywali teledysk, nie? Do jakiejś tam swojej romantycznej... Tak, gdzieś tutaj, nie wiem, nie oglądałam. Tak to właśnie tutaj wygląda, jakbyście chcieli zobaczyć. Beverly Hills, tutaj na Venice, miałyśmy 30 minut i powiem wam, ta pogoda u nas, pomimo tego, że to było tylko 30 minut stąd, była zupełnie inna. Ja mam na sobie bluzę, mam na to jeszcze kamizelkę i tutaj jest tak ciepło, że ja mam ochotę po prostu to wszystko zdjąć. Pójść się kąpać. Dokładnie. No tutaj jest zupełnie inaczej.
siedzimy, oglądamy jakiś mecz koszykówki. Słońce już zachodzi. Byliśmy pamiątki. Siedzę, chilluję. Taki mam dokładnie teraz obraz przed sobą. A obok siebie. My jesteśmy naprawdę szaleni. Robimy tatuaże LA. Podpisujemy teraz zgody i robimy sobie skrzydła. Maczujące. Bo Los Angeles to Angeles. Dokładnie. Anioły mają skrzydła. Jedno skrzydło będzie. Dokładnie. Babeczka nam już tutaj wszystko projektuje. Jeżeli ktoś mi powie, że ja albo Wika nie mamy jaj, nie wiedzą co gadają. Raz w życiu może jesteśmy w Kalifornii. Nie, tak. Dobra. Robimy tatuaż. Matching. To jest Wiki pierwsza tatuaż na ręce. U mnie już, ja już jestem dziargana, więc już ze mną to tam ciul. Mam wydziarkę, ale rękę nie. Powiedzenie, raz się żyje, tutaj nabiera sensu z nami. Tak, tak. So many words are similar. Kolej na panią numer 2. Mój już zrobiony. Ja mam na przedramieniu. Wita sobie robi na bicepsie. Tak, ten biceps. Kochani, zrobiłyśmy tatuaż i ślad po nas zaginął. Witam się z wami tydzień później. Dzisiaj mija dokładnie tydzień, odkąd wróciłyśmy z Kalifornii. I mam nadzieję, że tutaj wam się podoba mój makijaż. Akurat się tutaj malowałam i stwierdziłam, dobra, teraz jest dobry moment, żeby to wszystko ogarnąć i wam tutaj poopowiadać, takie zrobić podsumowanie. Ja oczywiście jak Italiano wymachuję rękami, I don't know. Pochwalę się wam moimi pamiątkami z Kalifornii i rzeczami, które mnie zaskoczyły, które były inne niż no się tak po prostu przyjęło jako na Los Angeles, Kalifornię, takie jakieś stereotypy. Więc mam nadzieję, że się prezentuję tak samo dobrze w kamerze, jak i w lusterku obok, bo czasami to jest tak, że właśnie wyglądam dobrze w lusterku, a potem w kamerze patrzę na siebie i normalnie cyrk. Ale dobra, więc zaczynając. Czy nam się podobało? Okej. Podobać się nam podobało. Jak byłyśmy tam, to trochę byłyśmy rozczarowane, że tak powiem, zdziwione, ale po powrocie tutaj, jak już zaczęłyśmy oglądać te zdjęcia, to wszystko, to tak do nas tak jakby dotarło, jak to wszystko wyglądało, że to naprawdę było ładnie tam, ale no na przykład, jeżeli chcecie odpocząć, no to właśnie tam Kalifornia, Los Angeles. I tak jak dziwnie to brzmi, tak to właśnie jest. W Los Angeles jest mało samochodów, jest mało ludzi, tak jak wam pokazywałam na filmiku, no zupełnie inaczej niż się tego spodziewamy. Tylko jak macie Aleję Gwiazd, to tam jest coś takiego jak Times Square, ale to ma może pół kilometra i tylko tam jest taki ogromny przepych, a poza tym, no aż takiego nie ma. Mało samochodów, mało ludzi, byłam tam od niedzieli do środy, tak więc no widziałam niedzielę i taki dzień na tygodniu i głównym sportem właśnie jest tam koszykówka, no tam Lakersi rządzą i następną rzeczą jest In-N-Out, który jest bardzo wyhypowany. Opinię naszą już wam powiedziałyśmy wcześniej, ja teraz dorzucam, potwierdzam, nie robiło to na mnie żadnego szału, frytki okropne, burger jeszcze no taki okej, ale ja się spodziewałam, że to będzie po prostu no cud miód malina. Wcale nie jest tam tak ciepło, jakby się nam wydawało. Powiem wam tyle, że ja zabrałam sobie krótkie rękawki, ale ja cały czas chodziłam w takiej bluzie mniej więcej coś takiego. W nocy to w ogóle był mróz, bo myślałam, że lato to tam się nigdy nie kończy. I teraz wam pokażę jeszcze pamiątki, jakie kupiłam. Już dużo porozdawałam, ale pokażę wam to, co kupiłam dla siebie. Tak więc kupiłam sobie taką bluzę, która była personalizowana, ona ma taki tutaj brokat, wszystko się błyszczy i to było na takiej zasadzie, że sobie wybierałyście bluzę i tam miało się dużo naszywek do wyboru. Ja właśnie wybrałam sobie taką, ogólnie w planach była inna, ale taką sobie wzięłam i koszt takiej bluzy to był $60. Jest dobra jakość, ale no po prostu ja patrzyłam na to, żeby to była pamiątka, że założę i po prostu się cofnę na to Venice. Następną rzeczą były taki magnes, a on jest bardzo fajny, zobaczcie, ma tutaj takie rzeczy wiszące, wypiszę Los Angeles, jego właśnie kupiłam na Alei Gwiazd. Tutaj z Venice Beach mam taki magnesik, tutaj właśnie pisze Venice, z Hollywood właśnie coś takiego, bardzo fajny. Jeżeli chodzi o ceny w Los Angeles, to są ceny takie nowojorskie, no wiadomo, nie jest tanio. Jak się jedzie, to się trzeba liczyć z wydawaniem. Podsumowując, czy mi się podobało? Tak. Czy bym tam pojechała drugi raz? No pojechałabym,
ale no tak jak mówię, jest to zupełnie inne wrażenie niż nam się wydaje. To już byłoby na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się, moi drodzy, podobał. Jest to odcinek, w którym mogliście zobaczyć, no taką, powiedziałabym, prawdziwą mnie. Rzadko kiedy się tak po prostu wyluzowywuję. W Kalifornii właśnie coś takiego miałam, że potrafiłam się tam wyluzować, wychillować i mam nadzieję, że tutaj będzie dużo zaangażowania od was, dużo pozytywnych komentarzy i będzie mnie to motywowało do dalszego działania. A na chwilę obecną ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.